A Państwa gościem Jan Maria Jackowski, senator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Czy jest pan przedstawicielem władzy totalnej? Nie, słuchałem przed chwilą wypowiedzi pana posła Kowala, którego bardzo cenię, ale sądzę, że tutaj jego obecna przynależność polityczna też profiluje w jakiś sposób jego komunikaty, które przed chwilą wygłosił. Myślę, że to jest takie straszenie Polaków o jakiejś totalnej władzy, o jakimś totalnym zagrożeniu w sytuacji, kiedy żyjemy w czasach globalizacji, w czasach internetu, kiedy są różne alternatywne źródła informacji, kiedy są akceptowane różne style życia, mamy różne prądy kulturowe czy ideowe, które się pojawiają. I ja tu nie widzę możliwości nawet technicznych, żeby to, taką wizję, którą przed chwilą prezentował pan poseł, żeby można ją było zrealizować. To by wymagało absolutnie stworzenia, no nie wiem, no jakiegoś systemu, który musiałby się cofnąć o 200 lat w rozwoju, czy 100 lat w rozwoju. No to akurat o 200 lat w rozwoju na przykład cofa nas, panie senatorze, minister Czarnek, który został wczoraj obroniony przez większość parlamentarną. Przyzna pan, że jego podejście do szkolnictwa, no to nawet nie 200 lat, tylko troszkę więcej. To taki poziom średniowiecza między innymi. Ja już nie mówię o kwestiach tylko dotyczących samego programu nauczania, ale mówię także o ręcznym sterowaniu szkolnictwa. No przyzna pan, że oddanie pełnej władzy kuratorom, a co za tym idzie ministerstwu, no jest daleko nie nowoczesne. No przede wszystkim tutaj odwołam się do wypowiedzi pana posła Grupińskiego, który mówił, proszę nie krytykować średniowiecza, bo to były czasy wolności, wbrew takim kalkom, które się pojawiają w przestrzeni publicznej. Akurat jestem doktorem historii i coś na temat średniowiecza wiem, ale nie wracajmy do historii. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. Otóż moim zdaniem, po pierwsze, było kilku ministrów edukacji, którzy byli szczególnie krytykowani. Przypominam świętej pamięci pana profesora Andrzeja Stelmachowskiego, pierwszego marszałka odnowionego Senatu w 1989 roku, który był ministrem edukacji. No wie pan, ale był to jednak nie ten poziom pod każdym względem, także intelektualnym, z całym szacunkiem. Po drugie pan mecenas Roman Giertych, który też był wicepremierem, ministrem edukacji, był bardzo ostro krytykowany. Z czasem okazało się, że te oceny działań tych ministrów no, są jednak, gdy czas wygładza i można bardziej merytorycznie się skupić, jednak pokazuje, że w pewnych kwestiach mieli sporo racji. I myślę, że tutaj całe to uderzenie w pana ministra Czarnka, to jest, pani trafnie zadała to pytanie, mianowicie to jest kwestia ustawy, nad którą obecnie trwają prace w rządzie, bo ona jeszcze zdaje się nie jest nawet w Sejmie, dotycząca, nazwijmy to, sposobu funkcjonowania systemu szkolnego. I teraz mamy do czynienia z sytuacją pewnej niekonsekwencji, która jest w polskim systemie edukacyjnym. Bo z jednej strony za programy, za nadzór pedagogiczny nad szkołami w jakimś sensie odpowiada rząd poprzez kuratoria, poprzez Ministerstwo Edukacji i Nauki. A z drugiej strony organizatorem szkół w Polsce są samorządy. Które... Panie senatorze, my to wszystko wiemy, tylko pytanie, jakie zagrożenie Przemysław Czarnek stanowi dla polskiej szkoły? No panie ministrze, jeżeli na czele Ministerstwa Edukacji i Nauki stoi mizogin i homofob, stoi osoba, która uważa, że kobieta służy głównie jako inkubator, który uważa, że trzeba rodzić dzieci przed 30, bo kobiety nie mają przed 30 szans na to, żeby robić karierę, bo służą właśnie do czego innego. Jeżeli to jest osoba, która skupia się na tym, żeby, a właściwie jego doradca, no ale doradców sobie sam dobiera, skupić się na ugruntowaniu cnót niewieścich, na tym, żeby dziewczęta dbały o swoją linię, bo chłopcy już nie muszą, bo są no, w lepszej kondycji fizycznej. Panie ministrze, panie senatorze, pan jest ojcem córek. Czy pana to naprawdę nie boli? Czy pana to nie denerwuje? Czy pana to nie frustruje, że ktokolwiek do kobiet w Polsce podchodzi w tej chwili w taki sposób? No nie wierzę w to po prostu, że pana to nie boli. Panie redaktor, no w przestrzeni publicznej niestety, podkreślam niestety, zdarzają się różne mało roztropne czy niezręczne wypowiedzi i nie jest tutaj pan profesor Czarnek jedyną osobą, której wypowiedzi można w ten sposób interpretować, jak pani dokonała tego. No bo ale to nie podlega interpretacji, panie senatorze, to było powiedziane expressis verbis.
Natomiast ja chciałbym dokończyć tę myśl, którą nie miałem okazji dokończyć, bo kwestia dotyczy sprawy fundamentalnej. Otóż wspomniałem, że samorządy są organami prowadzącymi szkół i są te szkoły finansowane z subwencji państwowej. W związku z powyższym rodzi się naturalny konflikt, ponieważ samorządy twierdzą, że mają za mało środków i ta subwencja jest za niska. I tak jest, szczególnie w obszarach wiejskich, gdzie to szkolnictwo jest znacznie droższe, ponieważ jeden uczeń jest znacznie droższy w małej szkole, bo musi mieć komplet nauczycieli, utrzymany budynek i to znacznie, i to są akurat panie te gminy... Ale do czego pan zmierza? Przepraszam, bo ja zupełnie nie widzę związku przyczynowo-skutkowego w stosunku do tego, o co pana zapytałam. Tak, zmierzam do tego, że trzeba uporządkować system edukacyjny w Polsce i wrócić albo do rozwiązania przedwojennego, gdzie za pensje nauczycieli i za to odpowiadał rząd, natomiast za infrastrukturę, czyli budynki, czyli tereny, na których są szkoły, odpowiadały samorządy. I wtedy jest jasna sytuacja, ponieważ nauczyciele, jak protestują ze względu na niskie dochody, zwracają się do rządu, a samorządy odpowiadają za infrastrukturę. Natomiast w Polsce mamy taki mieszany system. Jak rozumiem, intencją pana ministra Czarnka i tej ustawy jest pewna racjonalizacja. Nie, panie senatorze. Intencją pana ministra Czarnka jest pełna ideologizacja polskiej szkoły. I nie oszukujmy się, nie mydlmy sobie oczu. Nie, w tej ustawie, przepraszam bardzo, jaka ideologizacja? Czytała pani konstytucję? Co jest zapisane w konstytucji? Że rodzice mają prawo wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami i światopoglądem. Jeżeli w ustawie będzie doprecyzowanie tego konstytucyjnego zapisu, jestem za i sądzę, że każdy człowiek, który przestrzega praworządności i konstytucji, będzie za takim rozwiązaniem. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kompetencji, kto odpowiada za szkołę, w jaki sposób jest to zorganizowane, szczegółów tej ustawy nie znamy. W związku z powyższym trudno w tej chwili oceniać tę ustawę. Ale przyzna pan, panie senatorze, że wprowadzenie obowiązkowej religii, która ma być na świadectwie razem z oceną, nie jest raczej sytuacją, która potwierdza to, o czym pan wspomniał, o tym zapisie konstytucyjnym, że wychowujemy swoje dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem. No przepraszam bardzo, to nie ma jedno z drugim nic wspólnego. Pani dokonała pewnego skrótu myślowego, i mogę to udowodnić bardzo prosto. Bardzo proszę. Ponieważ dzieci, które nie chcą, czy rodzice nie chcą, żeby ich dzieci uczęszczały na religię, będą zajęcia etyki, a więc nie ma przymusowych lekcji religii. Tak, i to jest nieprawda. Będą lekcje etyki prowadzone głównie przez katechetów, dlatego że nie kształcimy etyków, panie senatorze. No i dokładnie tak to będzie wyglądało. I przepraszam bardzo, jeżeli przedstawiciele kościoła mają uczyć etyki, no to ja mam pewne wątpliwości, czy na pewno to będzie etyka. Ale dobrze, idziemy dalej, panie senatorze, jeśli pan pozwoli, bo mamy jeszcze kilka tematów przed sobą. Akurat moja żona jest nauczycielem etyki w jednym z warszawskich liceów i jest filozofem z wykształcenia i ma do tego super, pełne przygotowanie. To takich ludzi jest za mało niestety. I takich osób jest całkiem sporo. Natomiast jak to ministerstwo zorganizuje te lekcje, to jest odrębny temat. No ale to nie będziemy w tej chwili o tym dyskutować. Nie będziemy. Rozumiem temat... w każdym razie, że pan uważa, że Przemysław Czarnek był najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o ministra edukacji, kończąc temat, tak? Tego absolutnie nie powiedziałem, natomiast staram się, aby ta dyskusja na temat jego urzędowania, czy jego działalności była merytoryczna, a nie polityczna, czy ideologiczna i tylko... No ale on sam musi zmienić swoją retorykę, panie senatorze, dlatego że głównie dotyka spraw ideologicznych i politycznych w swoich wypowiedziach, więc trudno później żeby to interpretować w inny sposób. Przyzna pan. Ja akurat znam pana ministra Czarnka. Pamiętam, jak była chociażby ustawa dotycząca wyborów prezydenckich rok temu w Senacie i reprezentował Senat w tej sprawie. I muszę powiedzieć, że pokazał się senatorom ku zdziwieniu jako bardzo roztropny, rozsądny, świetny prawnik, który doskonale współpracował z większością senacką, podkreślam, z większością, która jak wiadomo składa się z opozycji i żeśmy wypracowali model takiej ustawy, na podstawie której odbyły się wybory prezydenckie w lipcu ubiegłego roku. Więc pan minister Czarnek ma różne wypowiedzi, natomiast cytowane są szczególnie te, które wzbudzają jakiegoś rodzaju... No to jak zawsze, to jest...
Cytując klasyka, oczywista oczywistość, panie senatorze. Tak zawsze było, jest i będzie. Dobrze, to teraz a propos prac senackich, panie senatorze, jeżeli pan pozwoli. Jak pan zagłosuje, gdyby okazało się, że rzeczywiście w sierpniu ustawa medialna wejdzie pod obrady Sejmu, kiedy trafi do Senatu? Oczywiście mówię, gdyby trafiła w takim kształcie jak w tej chwili, to jak pan zagłosuje, za czy przeciw? Ja już na ten temat się wypowiedziałem bardzo jasno. Jeżeli ta ustawa, co jest bardzo, bardzo, bardzo wątpliwe, pani mnie pyta w trybie przypuszczającym, ale gdyby ta ustawa w takim kształcie była w Senacie i był wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek w Senacie, no bo tak prawidłowo musiał być ten wniosek sformułowany, to w sposób oczywisty głosowałbym przeciw przyjęciu tej ustawy bez poprawek. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że ta ustawa stanowi pewnego rodzaju, jest nadmiernym ingerowaniem w procesy własnościowe i jest niespójna z tym, co mówią jej twórcy. Dlaczego? Dlatego, że w świetle wypowiedzi autorów tej ustawy, którzy się pod nią podpisali, celem jest uniemożliwienie na przykład kontroli nad polskim czy częścią, czy segmentem rynku medialnego przez kapitał z kraju, który jest niedemokratyczny. No mamy na przykład takie kraje chociażby w niedalekiej odległości od Polski w tej chwili. I to, tę intencję jestem skłonny zrozumieć. Trzeba przyjąć poprawkę porozumienia, panie senatorze, tą, która rozszerza możliwość inwestowania przez kraje zrzeszone w OECD. I problem z głowy. No właśnie pani wyjęła mi to z ust. Uważam, że ta poprawka pana premiera Gowina czy jego środowiska politycznego jest poprawką, która zmierza w dobrym kierunku. Dlatego, że chodzi o to, żeby rzeczywiście w czasach globalizacji, w czasach różnych przekształceń, w czasach nowych technologii, technik, które się pojawiają, multimedialności, doprecyzować artykuł 35. Uważam, że on powinien być doprecyzowany, ale powinien być doprecyzowany merytorycznie i zgodny z polską racją stanu, a nie w sposób konfrontacyjny. Panie senatorze, kończąc, jeśli pan pozwoli ten wątek, sądzi pan, że rzeczywiście projekt tej ustawy zmieni się w stosunku do tego, jaki mamy obecnie, że jednak PiS zrobi krok wstecz? Sądzę, że w tej chwili jest decydujący moment. Ważą się losy w sensie politycznym tego projektu, ponieważ jak wiadomo, spadon z tego posiedzenia bieżącego Sejmu jest przewidywany na 11 sierpnia. I sądzę, że uda się, i mam taką nadzieję, wypracować taką formułę, która będzie do przyjęcia przez większość w Sejmie i większość w Senacie. Panie senatorze, czy jako polityk Klubu Prawa i Sprawiedliwości pan ma jakąś wiedzę dotyczącą tego, ile osób zrezygnowało już ze stanowisk w spółkach Skarbu Państwa albo spółkach córkach w związku z uchwałą przyjętą na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości? Czy pan ma jakieś takie informacje, czy podobnie jak my, dziennikarze, jest pan od nich odcięty? Ja takich informacji nie posiadam, poza tymi informacjami, które pojawiają się w przestrzeni publicznej. Znaczy, pojawiło się kilka nazwisk. A dlaczego pana zdaniem Ministerstwo Aktywów Państwowych odmawia dziennikarzom komentarza, kiedy ci chcą dotrzeć do szczegółów i do realnych informacji, ile do tego czasu udało się w sprawie tej uchwały zrobić? Ja myślę, że tutaj przede wszystkim źródłem tego to jest nieprecyzyjność samej tej uchwały, bo słyszymy, że są różne interpretacje, kto stanowi rodzinę najbliższą. Tak? Dla jednych szwagier nie stanowi, dla innych stanowi. No dla jednych i nawet też nie stanowi, to w przypadku Jacka Sasina tak, teraz tak było. I trochę w tej chwili tak, no też jako osoba, która lubi precyzyjność w takich uchwałach, powinno być to jasno zarysowane, kto na jakich zasadach, jeżeli już taką uchwałę przyjmować. Natomiast ta uchwała w tej chwili stała się źródłem kłopotów mojego obozu politycznego, ponieważ stała się też instrumentem wewnętrznych rozgrywek w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, ponieważ pojawiają się sytuacje, że jedna grupa na przykład pyta się o polityka i jego rodzinę, który jest akurat pozostaje w sporze i próbuje to wykorzystać do własnych celów polityki czy rozgrywek personalnych. A z drugiej strony państwo
pytacie, znaczy mówię o dziennikarzach, tak. I bardzo słusznie to podkreślam, o różne związki i słyszymy, że to jest, to nie podlega uchwale, a to jest słuszny nepotyzm, bo ta osoba ma sytuację życiową albo jest profesjonalistą. No tak na marginesie, no, pani redaktor, na zdrową logikę, czy te osoby, które zrezygnowały z tych spółek, tym samym nie przyznały, że nie miały kompetencji do ich zasiadania, no bo jakby miały, to mogłyby nadal w nich pozostać w świetle tej uchwały. Więc pokazuje tutaj pewną niekonsekwencję tej uchwały i też... Czyli nic dobrego z tego nie wyniknie, pana zdaniem, tak? Kawa na ławę. Moim zdaniem, ja jak pani wie doskonale i w pani programach zawsze krytykowałem nepotyzm, byłem konsekwentny, mało tego, za to byłem krytykowany przez niektórych moich kolegów i koleżanki. I uważam, że to jest problem absolutnie, z którym należy walczyć i to bardzo jasno i twardo mówię, ale jest to proces, ale walkę z tym problemem moim zdaniem źle przeprowadzono, bo przy pomocy takiej uchwały nie osiągnie się tego celu, a wręcz przeciwnie, zwiększy się poziom problemów, które w związku z tym faktem się pojawiają. Panie senatorze, a na koniec jeszcze krótkie pytanie dotyczące naszych stosunków z instytucjami Unii Europejskiej. Pana zdaniem uda się ten problem rozwiązać? Co pana zdaniem rząd Mateusza Morawieckiego zrobi do 16 sierpnia? No bo do tego czasu dostaliśmy czas, do tego momentu dostaliśmy czas na dostosowanie się do orzeczenia TSUE. Jest takie rzymskie powiedzenie, res ad trarios venit. Sprawa doszła do trzeciego szeregu. Otóż jak rzymskie legiony walczyły, to w trzecim rzędzie byli najbardziej doświadczeni żołnierze i jeżeli do nich już doszedł wróg, to znaczy, że sprawa jest bardzo poważna. Mm-hmm. To jest oczywiście metafora. Ja uważam, że żarty się skończyły. W tej chwili widać wyraźnie determinację instancji europejskich. Widać też niejasność stosunku władz polskich do tej sytuacji, co jest pochodną wielu czynników. No, między innymi niekonsekwencji działań polskiego rządu na arenie międzynarodowej w ostatnich latach w tych sprawach. Bo z jednej strony w opinii publicznej mówiono, że twardo bronimy, nie oddamy guzika i suwerenność i tak dalej. Z drugiej strony sama strona polska zgadzała się na rozwiązania, które dały instrumenty Unii Europejskiej do podejmowania decyzji ograniczających. No i teraz pytanie, panie senatorze, czy rząd zrobi krok wstecz? Pana zdanie, tego nie rzecz wiem. Jasna. Wczoraj byłem na spotkaniu klubu części senatorskiej Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z panem premierem. Jedna z pań senator zadała bardzo dobre pytanie właśnie dotyczące tej kwestii i z wypowiedzi pana premiera odniosłem wrażenie, że rząd w tej chwili bardzo poważnie się zastanawia, jak w tej sytuacji zareagować. I stąd sądzę, że w tej chwili trwa taka wymiana opinii między Sądem Najwyższym a rządem, kto jest stroną... Czyli rząd nie wie, co robić na razie, mówiąc krótko, bo musimy kończyć. Tak to myślę, trochę wygląda. Że rząd wie, co robić, natomiast każda decyzja, jaką podejmie, będzie miała bardzo określone i negatywne skutki. I to jest dylemat, przed którym obecnie rząd stoi. Bardzo dziękuję, panie senatorze, za to spotkanie. Jan Maria Jackowski, pozdrawiam pana i spokojnego dnia życzę. Dziękuję. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę. Dzięki. Pozdrawiam.